30 sezon SpongeBoba jest jak dla mnie jednym z lepszych sezonów. Udało mi się odblokować już cały karnet zadymiarski, więc w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie nowego Skalmara Mortisa oraz odbierzemy wszystkie nagrody tego sezonu. W wydarzeniach aktualnie jest dostępna kozacka mapa Among Us, więc dzisiaj zagramy sobie w tą mapę każdą postacią SpongeBoba. Zobaczymy, która sobie z nich najlepiej poradzi. Ukończyłem karnet 11 dni przed końcem, więc całkiem nieźle. Podbierajmy sobie teraz nagrody, 1000 błyskotek, 500 punktów mocy do dowolnego zadymiarza. Już mam 23 tysiące. Ikona SpongeBoba, mega fajny. Do tego Stardropik, lecimy. Rzadki, 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 rzadki. No i rzadki. Na pewno będzie na samym końcu odcinka jeden legendarny. Za chwileczkę wbijamy Saturnową Sławę Trójkę. Może się uda to też zrobić w tym odcinku, więc by było kozacko. Rzadki, rzadki, rzadki. O, mityk! I 500 golda, może być. Lepsze to niż rzadka albo bardzo rzadka gwiazdka. Lecimy dalej, mamy SpongeBoba wkurzonego. Kolejny Stardropik, rzadki, rzadki, rzadki. No i dobra, niech będzie. Saturnowa Sława Trójka. Kolejne błyskotki. Kolejna gwiazdeczka do odpalenia. Pyk. SpongeBob klaszczący w łapki. Wy też zostawcie łapeczkę w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście. I jak też wam się podoba sezon SpongeBobowy, bo jak dla mnie to jest jeden z lepszych sezonów. Mega fajnie się bawię grając w Brawl Stars. Lecimy dalej, moi drodzy. 1000 punktów mocy. Kozacko. Kolejne 1000 punktów mocy. Jeszcze lepiej. No i mamy 10 pierwszych poziomów za mną. Sprawdźmy jeszcze, co się dzieje pod tłustym krabem. I uwaga. O, o, o! Są darmowe oferty. No i pięknie. Pyk. Pyk. Za 800, za 4800. Dobra. I mamy coś za darmo. Za darmo to boli gardło i za darmo jest. Super. Podwajacz punktów doświadczenia. O tym marzyłem, o tym myślałem. Widzowie, no niestety, nie udało się trafić żadnego posiłku. W sumie już nawet nie potrzebuję, ponieważ mam wszystko odblokowane na maksa. Ale nie mam jeszcze kupionego Baza Patryka, więc chyba to będzie trzeba zrobić w dzisiejszym odcinku. Ale zanim odblokujemy Baza Patryka, zagrajmy sobie Among Us panem krabem. A co? Zobaczymy, jak sobie poradzi. Okej, mamy jakiegoś tutaj chłopa, od razu gadżet w niego. I trzy bomby. Leci, leci w Chestera, pierwszy frag. Łatwo. Aha, tam jest Clancy. Szybciutko, szybciutko, zbieramy komar. Komar za ścianą. Ej, a tu jest cwaniaczek, będzie sobie tak fruwał teraz? A nie, 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 przypał! Przypał! Przypał. Uciekaj, uciekaj, Farel, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Głowa, 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 łapko! Porobiony! Ale to było dobre. Naprawdę to było dobre, że to się udało. Okej, okay, okej, okay, Spike, 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 wypadł mi stąd Spike. Dobra, jedziemy z nim do spodu. Kurczę, zdążył uciec, niedobrze. Mam nadzieję, że nikogo tutaj w krzakach nie ma, nikt nie kampi, bo się wkurzę. O! Zwycięstwo! Chłopy się nawzajem znokautowały. Niesamowite, pierwszy winek, lecimy dalej. Stardropik, rzadki, dobra, no to lecimy z kolejnymi poziomami karnetu. Błyskotka i Stardrop. Uwaga. Jak myślicie, widzowie? Będzie jakiś Stardropik? Z tych darmowych oczywiście, z tych z podkreską, nie? Tych na dole Stardropów. Czy będzie legenda? Bo mi się wydaje, że chyba raczej nie będzie jedna legenda, ale miejmy nadzieję, że uda się trafić coś fajnego. Jakiegoś skinka nowego czy coś. Dobra. Leci kolejny Stardropik. Bardzo rzadki. No dobra, póki co najlepszy z darmowych, że tak powiem, był mityczny. Mamy SpongeBoba z tęczą. Fajny. Mi się podoba. Rzadki. Dramat. O, gemy. I to lubię, to lubię. Błyskotki. Kolejny Stardropik, bardzo rzadki. Goldzik, goldzik. Będziemy ulepszali chyba postacie, bo tego golda sporo spada. A potrzebuję, bo jeszcze nie mam kilku postaci na maksymalnym tam poziomie. Ta Saturnowa Sława chyba zostanie wbita, wiecie? Dobra. Ej, bo się troszeczkę zagalopowałem. Lecimy dalej. Lecimy dalej z kolejnym meczykiem, bo już jest 23 nagroda, a mnie o to chodziło. Co 10 nagród będziemy grali meczyk, więc teraz wybieramy Jessie. I ją od razu ulepszmy. Maksymalny poziom. Weźmiemy sobie jeszcze na przykład... O! Wzmocnienie takie. A czekaj, ona coś ma dodatkowego. Moc pupila. Epickie wyposażenie. Moc pupila zwiększona o 25%. Dobra, no czyli moc pupila bierzemy. A jak? No to lecimy pysią Jessie. Czy jest ktoś z kolekcji SpongeBoba? Nikogo nie ma, tylko ja jestem. Nie, jest kolejna pysia Jessie. Dobra, ja od razu... Lecę ją zbombić, że tak powiem. O, ona jest na dole chyba. Nie, to jest if. Dostała strzała, kozak. Udało mi się trafić. Animacja podstawowego ataku pysi Jessie jest kozacka. Strzela takim orzeszkiem, który unosi się w bańce mydlanej. Że tak powiem, może nie mydlanej, ale wodnej. Uciekam, 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 uciekam. Strzał. Dobra, ona leży, ona leży, ona leży, ona leży. Nie trafiam. Dobra, kozak, kozak, kozak.
Janet dostała, Daryl! Dostał! Prawie nabiłem sobie ulti, więc kozak, lecimy gdzieś na środek. Aha, tu jest ta Janetka na piątce, dobra. Aha, dwie Eve się schowały, to świe... O kurde! Po mnie. Uciekaj, uciekaj! Let's go! Ale dymy! Ledwo uciekłem, dobra. Pysia Jessie będzie miała bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Tutaj jeszcze Edgar. Super, raz, dwa. No chodź, 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 wariatko. No i łatwo. Siema. Siema, wariacik. Nie chcesz przypadkiem mi tutaj pomóc jakoś? Tego Edgara zbić? Gdzie ten Edgar? W krzakach siedzi, ta. Edgar siedzi w krzakach, wiem, widzę. Nie wiem, jak mam się tam dostać. Dobra, lecę. To będzie, to będzie. Dobra, jestem tutaj, więc tu jest spoko. Tu jest bezpiecznie. Dobra, ta Janet jest do porobienia, wiecie? Muszę nabić sobie tylko na nie ulta. Jak dostała trzy razy plombę? Dobra, go, go, go! Pysia, Jessie leci z nią, ostro! Co ty myślałeś, że nie? Bo jak mi kibicuje chłopak. Leży! Mamy to, mamy to, let's go! Wygrywamy to, widzowie! Kurczę, ten Edgar mi wskoczy na głowę. Jazda z nim! Działko go wyjaśnia! Go, 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 go! No nie udało się, nie udało się! Jej, jakie smutne. Będę musiał niestety tutaj zginąć. Kto, ale kto to wygra? Nie miałem szans, aby wygrać z tym Edgarem. Edgar przykampił. Miejmy nadzieję, że wygra to Eve. Tak jest. Ale i tak fajny meczyk. Łapka w górę, lecimy dalej. O, jaki kurczę, cios karate. 1000 punktów, ale będzie ulepszeń, dobra. Czy to będzie Saturnowa? Wybierz nagrodę. Tak, za darmo, na pewno. Na pewno, let's go. I uwaga. Jest. Kolejna sława, słoneczna sława. No i pięknie, do dzieła. Wyposaż teraz, normalnie. Chwalimy się słoneczną sławą. Lecimy dalej. Kolejne punkty. Błyskotka, Stardropik. Niestety rzadki. Klejnot, klejnot, SpongeBob. O, układanka SpongeBob, nawet ciekawe. Rzadki. Gold, gold. Błyskotka. Stardropik, też rzadki. Szkoda. No to jazda, o, płaczący SpongeBob. Bardzo rzadki. Epicki w końcu. Mamy coś jeszcze? Jeszcze jednego Stardropika odpalimy. Karate SpongeBob. I no niestety rzadki, no. Powiem tak, średnio, klejnoty odbieramy, bo się przydadzą i lecimy z kolejną postacią. Czas na pana Planktona Daryla. Czy jest Eve na mapie? Jest jedna Eve i jeden Komar, więc trzeba się ich jak najszybciej pozbyć, bo oni, jak się schowają na środku, to już ich nie pokonamy. No właśnie, o Komar, ale wpadł w sidła! Co jest? Ale on to zmisklikował. Dobra, ja tej Eve nie wypuszczę. Nie ma opcji, żebym ją wypuścił. Chodź, 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 wariatko. Ona uciekła, ja lecę za nią, bo to jest osoba, przez którą przegram mecz, a my chcemy wygrać. Małpa, małpa. Dobra, cofamy się, cofamy jednak. Co, ona już wskoczyła do wody? Wskoczyła. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Jakby Bo rzucił miny, to by rozwalił tutaj trochę teren. Dobra, porobiony. Dobra, małpa może przegrać. Dobra, jest! Rozwalił, rozwalił ścianę, o to chodziło, nie, Spike! Spike, 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 porobiony! Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, że to się udało. Nara. Nara, nie trafił, nie trafił! Ale kasztanek, o, tycha mnie! Skoczył do mnie, dobra. Ale jest bitka ostra. Powiem wam, że tutaj Darylek Plankton się ładnie sprawdza. Tylko, że faktycznie te postacie muszą być bardzo blisko was. Wtedy na pewno ich pokonacie. Dobra, bo kolejny. No i co? Uciekaj. Poszedł. No i uciekł. Dobra, ja powiem wam tak, ja wchodzę tu na środek. A, tu jest Małpiszon. No i co, Małpiszon? Uciekaj mi stąd. Dobra. I teraz by się przydała tutaj jakaś postać, która rozwali teren, tak? Dobra, chodź, uderz ulti, tak. Ja wiem, o co mu chodzi. On musi wyskoczyć ulti, uderzyć w ziemię, wtedy rozwali chyba ścianę, tak? Rozwala. Wziął, zginął, głąb. No i dobra, wiem! Jest jedna szansa, żeby to przeżyć. No i tędy powinienem zrobić jeszcze rolkę w dół. Może by się udało. No ale próbowałem, zabrakło ulti. Zwycięstwo.
ranga druga. Za to mogę odpalić kolejne nagrody. A co? Stardropik, ale rzadki, no to wiadomo, że tu nic lepszego nie wypadnie z darmowych. O, fajny SpongeBob. O, SpongeBob z Gacusiem. Piękna emotka, podoba mi się. Epic, no dobra. Ech, 200 golda, średnio. Lecimy dalej. Bardzo rzadki, epicki, okej. Willow, może być. Znowu goldzik. Ikona gracza, fajna. Kozacka, mi się podoba. Lecimy dalej, bardzo rzadki. Przebranie karnetu i odblokowujemy, moi kochani! Nowe przebranie, różowy Skalmar Mortis, wyposaż teraz. Dziękuję. Lecimy dalej, błyskotki, rzadki, no tak jak myślałem. Jedyne co fajne wypadło z darmowych stardropów, no to był mityczny. Proszę bardzo, mamy to. Ale zanim odblokujemy tego Mortisa, to wskoczmy do sklepu, sprawdźmy jakąś ofertę z krabową forsą. Za 149 gemów kupujemy. A wy, moi kochani, pamiętajcie, zanim kupicie cokolwiek w grze Brawl Stars, nie zapomnijcie użyć kodu FARAL. Dzięki każdemu za wsparcie, jesteście kochani. Kupujemy za 149 gemów 5500 krabowej forsy i odblokowujemy nową ofertę z Patrykiem, który mieszka pod kamieniem. Let's go! Jeszcze troszeczkę punktów do sławy. A co? Wyposaż teraz 2000 błyskotek, emotki i uwaga, mamy to. Hyper doładowanie. Tak jest. Odpalamy i do jakiej postaci? Do Komara. Podczas hyper doładowania atak będzie podążać za Angelo. Wow, dobre. Mamy baza, możemy go ulepszyć na maksymalny poziom. Wybieramy oczywiście skinka Patryka. Pyk, pyk. I lecimy. Lecimy teraz naszym Patryczkiem. Jest jedna Eve i jeden Komar, więc trzeba od razu ich wyeliminować. Więc otwieramy skrzynię. Raz, dwa, trzy. Gadżet odpalony, ult naładowany i szukamy Komarów. Go, 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 go. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Pyk. Jest Komar, jest Komar! Trzeba go ugryźć! Ha! Nie udało mu się kasztankowi! Mam cię! Oj, 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 nie trafiłem! Co ja zrobiłem? Dlaczego to się nie udało? Ale dobra, Komar na szczęście leży. Wow, Dynamite, raz, dwa, trzy, leżysz ty. O, 700 KP. Szybko, 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 szybko. Dzida, 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 uciekaj, uciekaj. Czy jest tutaj jakaś postać w krzakach? Nie ma. Wyszło całkiem nieźle, nie sądziłem, że tego Dynamite'a pokonamy najfajniej. I znowu Eve się tutaj schowała. I powiedzcie mi, co ja mam zrobić z taką Eve? To jest troszeczkę bez sensu, bo na tej mapie nawet nie zdobywamy pucharków za Wina. To po co on to robi? Dobra, to powalczmy z innymi. Kolejny Dynamite. Tak by Dynamite rzucił tutaj ulti, to by było spoko. Dynamite, chodź! Dynamite! Zrozum mnie! Dobra, muszę uratować Dynamite'a, bo ten Rico, jak pokona Majka, to jest przypał. Ha! Nie trafiłem! Dlaczego? Dlaczego to tak wyszło? Udało mi się do niego przyciągnąć, ale nie znokautować. Dobra, Dynamite, daj mi spokój. Aha, miała tarczę, miała tarczę, miała tarczę! Uciekam, uciekam! No i leżę! Wiedziałem, że tak będzie, kurczę. Znokautowali mnie. Dobra, ale zobaczymy, czy ten Rico to wygra. Strzelaj przez ścianę, Rico. Musisz to wygrać. Aha, ona tam się schowa. I prawdopodobnie to będzie koniec. Czy jeszcze zdoła go ubić? Strzelaj! Nie no, z takim refleksem to on w życiu nie wygra. Ja sobie mówię, czwarte miejsce, jestem zadowolony. No to odblokowujemy Skalmara Mortisa, moi drodzy państwo. Raczej kolejny skinek do Skalmara Mortisa. Wyposaż teraz. Pięknie mamy to. Jaka odznaka gracza Sigmy. Heh, śmieszne. I legendarny Stardrop. Hypercharge! Hypercharge! Skin do Komara, Angelo! Dionizos Angelo, tak jest. Z Olimpu, to ten droższy. On mi się troszeczkę nie podobał, ale jak za darmo, to i tak uczciwa cena. Wyposażamy. I cały karnecik odblokowany oraz tytuł gracza Kanciasto Porty. Dobrze, ubierzmy sobie teraz Mortisa skinka nowego. Cyk, 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 wyłączamy. Gdzie jest ten Kanciasto Porty? Tutaj, pyk, pyk, dwa skalmary, tego wyłączamy. Pyk, ulepszamy. Na maksymalny poziom, kupmy jeszcze mu tarczę, a co? Kupmy mu jeszcze wzmocnienie, a co? No to sprawdźmy, jak sobie poradzi tutaj Skalmar Mortis. Okej, okay. Nie ma żadnej Eve i nie ma żadnego Komara. No dobra, czyli jest tutaj szansa wygrać. Otwieram od razu dwie skrzyneczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Kozak, dwa power cubesy. I wjeżdżamy w chłopa. To jest grej. Z nim nie powinno być problemu. Hop, łopata, obrot. Obicie, obicie, dawaj, dawaj, porobiony, let's go. O, i ta emotka teraz idealnie pasuje do Skalmara. No to jazda, lecimy dalej. W końcu jest szansa wygrać. Ara, wiedziałem, że to zrobisz. Wiedziałem, że to zrobisz, że...
użyjesz gadżetu i będzie ciężko. O kurczę, dobra, przypał. O, porobiona. Let's go, uciekamy. Mega kozacki jest ten skin. Rysowane skiny są lepsze od tych takich 3D animowanych, moim zdaniem. Dobra, tam jest Lola i Riko. No co ty chcesz tą małą myszką zrobić, wariacik? Dobra, porobiony, let's go! Myślałem, że padnę. Jakbym miał ulti, to ja mógł paść. 6 power cubesów, jest dobrze. Jestem dobrze najeżony na tej mapie. Let's go! I Lola, pololi. Moja. I every day I'm shuffling. Chodź, wariacik. Pyk! Co, będziemy się ganiali? No to chodź. Możemy się poganiać trochę, mał. Wow, porobi mnie! Porobił mnie, no nie wierzę w to! Widzowie, dałem się zbejtować jak ostatni kasztan. I przez to drugie miejsce. No to pozostał nam tylko i wyłącznie sam SpongeBob. Lecimy. Dobra, sprawdźmy. Nie ma żadnej if, więc bardzo dobrze. Dużo bully i szelek. Trzeba na nich uważać. I to na pewno. Szybciutko otwieramy skrzyneczki. To widzu chyba. Siema, widzu. Elo. Dobra, tego bula lejemy. Chodź. Pobijemy się troszeczkę. Dawaj, gościu. Pyk. Oj. Zostaw. Nie bij, widzu. Nie bij! Dzięki. Jak my ziomki. Dobra, tutaj chłop ma przekichane. La, jazda z nim. Bomba. Uciek, dobra. Jakoś ten El Primo mój wolno atakował. Oj, co jest? Tu Dynamite tak bije. Nie bij. Jeden strzał i będzie ulti. Dobra, widzu, spokojnie. Chodź. O, nie. Uciekam. Oj. Rzucam nim, rzuciłem nim. Let's go. Jaka szybka akcja. Jeżeli, no. Dlaczego? Bo tak blisko jeszcze go zdążyłem podrzucić, że chłop wyleciał. Dobra. Na tym chyba pozostaniemy. El Primo nie dał sobie rady. Zobaczymy, czy mój ziomek sobie poradzi. Bo to był widzu. On przeżył, kurczę. Magnus przeżył. Dawaj, widzu. Musisz to wygrać. Ten serc musi wskakiwać potem. Aha. Że on nie trafi. Jak on go... Da się tak trafić przy ścianę? Nie sądziłem. Jest jeszcze Riko jakiś na jeden power cube. Co jest? Co on tutaj robi? O, jest i widz. Dawaj, widzu. Dawaj. Wierzę w ciebie. Masz tarczę. Uda ci się, no i dostał kulką, no niestety. Nie gadajcie, że ten Riko to wygra. Dawaj, Riko. No jednak Shelly. No dobra, nie udało się. Podobał ci się film? Zostaw łapkę jak SpongeBob. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, pa.